Hej wszystkim, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Witam was w odcinku tutaj, w odcinku siódmym. I dalej spłacamy sobie nasz dług, czyli te 84kk. Tutaj się nic nie zmieni aż do końca. No i na ten tydzień mamy 51kk zarobione. I w tym odcinku sobie opowiemy, co się działo, że tyle udało się nazbierać po tym ostatnim odcinku, który był 6 dni temu. Mamy niedzielę, jest 23 lipca. No i możemy sobie rozpocząć. Ja sobie tutaj załączę to, co się tam działo, czyli załączymy sobie nasz notatnik. Jest godzina 10.03, także w tej chwili po SS, ale ja sobie już teraz to nagram, żeby mieć to z głowy. No i tak, jest dzień dzisiejszy, mamy 51 597 114 golda. W tamtym tygodniu mieliśmy 45, więc potem sobie policzymy, ile dokładnie był tego zysku przez te 7 dni. No i więc tamtą niedzielę zrobiliśmy zysk 1 970 199 golda. Tutaj z Drumę poleciał nam 1 CC, Steamer poleciał nam 3 CC, 200 punktów na backpack nam dało 3900 punktów, WZ123 200K, Monta za 17 tysięcy sprzedaliśmy. No i tutaj poleciało 375 klasterów za 1 855 875 golda. Także w sumie główny zarobek to był właśnie z tych klasterów, które poleciały. No i w sumie już nie mam żadnych klasterów, bo na razie nie mam czasu tego robić, bo zajmujemy się ciągle tym eventem sierpniowym. No i to jeśli chodzi o jakiś złoty item, no to nie mamy żadnego. Dalej Steamer nic nie poleciało, no może w końcu kiedyś poleci. W poniedziałek był zysk 2 957 795 golda. Tutaj się sprzedały dwie podki Stevia Drone, Dead aplikacją za 1 763 999 golda i Cooldown Iron za 823 198 golda. Więc główny zarobek był z tego. Steamer poleciał nam 6 CC, 200 punktów na backpack nam dało 4100 punktów, no i WZ123 200K. W środę był zysk 928 193 golda, Steamer poleciał nam 15 CC. No i to raz w miesiącu udało mi się, raz w miesiącu mamy dostęp, żeby odebrać sobie Galten Satchel, no i w sumie 3 Galten Satchel jest sprzedałem za 850k, no i to jest główny zarobek z tego dnia jakby. Tutaj było jeszcze mount za 17 tysięcy golda, WZ123 co nam dało 200k, no i mamy też 200 punktów na backpack, co nam dało 4300 punktów. W czwartek był zysk 59 069 golda, 200 punktów na backpack, nam dało 4500 punktów, Timira 10 CC, Monta też znowu sprzedaliśmy za 17 tysięcy punktów, znaczy za 17 tysięcy golda, no i WZ123 nam dało 200k. W piątek był zysk 182 224 golda, WZ123 nam dało 200k, Steamer poleciał nam 130k, za Monta znowu sprzedaliśmy za 17 tysięcy golda, 200 punktów na backpack nam dało 4700 punktów. Tak, i przechodzimy sobie do soboty. Mamy zysk 471,109 golda. 200 punktów na backpack nam dało 4900. Steamer poleciał nam 15 CC, no i WZ123 nam dało 200k. No i tu w sumie jeszcze nic nie sprzedało więcej. To pewnie jakieś jeszcze śmieci, bo tu jest mniej więcej 200k różnicy, więc jeszcze jakieś tam śmieciowe kryształki się pewnie posprzedawały, bo troszkę ich spadło. No jest niedziela, dzień dzisiejszy, 23 lipca, 51 597 golda, 114. I dalej mamy na markecie dwa jakon backpacki za te 2kk, no i Holy Residence za 881 991 golda. No i to jeśli chodzi o przyszły tydzień, no to ja już jutro wyjeżdżam sobie na wczasy, także od jutrzejszego dnia nic nie będziemy grali, bo nie biorę żadnego komputera, laptopa ze sobą. I wracamy dopiero, czy ja wracam dopiero z wakacji 2 sierpnia, więc prawdopodobnie dopiero 3 sierpnia będę coś grał, to będzie czwartek. Więc tutaj kilka dni właśnie będzie bez grania, bez zalogowywania się. Także no nic nie będziemy grali, więc gdzieś tam sobie może zaczniemy ten odcinek od najwyżej tamtego czwartku pisania, czy coś takiego, zobaczymy. A pewnie od czwartku będziemy to zapisywać i gdzieś tam może to do tego odkończymy. Także na dzień dzisiejszy mamy 51 milionów ponad. I jeśli tutaj mamy sobie ten cel obliczyć, że to jest 84, to zobaczmy, ile nam brakuje do końca.
84 miliony minus 51,597,114 golda. No i brakuje nam jeszcze dokładnie 32 402 886 golda do końca tej serii odcinkowej, żeby to spłacić. Także nawet jako tako policzmy sobie jeszcze zysk tego tygodnia. 51,597,114 minus. I policzmy sobie tutaj ten zysk. 45,028,525. No i czekajcie, coś źle to policzyłem. 51,597,114 minus. Tu mamy 45,028,525. No i zysk tego odcinka to jest 6,558,589 golda, także ponad 6,5 000 się fajnie udało zarobić przez ten cały tydzień, mimo że tutaj tak naprawdę nic nie graliśmy, bo no jak zwykle nie ma na to czasu, więc standardowo robię jedno i to samo, ale jeśli to przynosi zysk, no to dlaczego by nie? Możemy sobie też policzyć tutaj 51,597,114 golda minus i kwotę, jaką mieliśmy, kiedy aktywowałem premium akord na 30 dni. Więc mamy tutaj 44,971,413. No i tu mamy na razie zysk 6,625,701 gold. No i to jest na razie taki zysk na paka na przyszły miesiąc. Mimo że teraz będę cały tydzień jakby bez grania, no ale może jeszcze mi się uda nazbyć, bo potrzebujemy jakoś tak 10-11 kaka, żeby sobie to nazbyć. Także tyle informacji ode mnie. Wtedy, kiedy jeśli wrócę z tego 2 czy 3 sierpnia z czasów, no to myślę, że tutaj odpuścimy jakiekolwiek większe granie, bo musimy się 100% skupić na evencie na potrawki, który będzie trwał już cały miesiąc i też będziemy sprzedawać rzeczy na moim nobku ze składników na potrawki. Także ja sobie gdzieś tam prześlę te itemki na tamtego nobka i będziemy to wszystko przez sierpień zapisywać. Ja gdzieś tam może tego trzeciego nagramy, czy dodatkowy odcinek, że to rozpoczynamy. Ja sobie przez cały miesiąc będę robił właśnie te eventy tymi moimi 20 chorami, a jak się uda, to będzie ponad więcej niż 20 postaci, bo jeszcze na drugim koncie, czy to będziemy robić, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Także myślę, że od sierpnia będziemy chodzić tylko na Timirkę, na Drumę już nie będziemy chodzić, bo szkoda czasu. No i będziemy się skupiać no 100% na tym evencie, ale no nie wiem, jak to wyjdzie z czasem, bo naprawdę tak tego czasu mam mało, że nie wiem, czy ja to w ogóle zdążę, no ale mimo to będę się starał, żeby jak najwięcej postaciami zrobić ten event. Mam składniki poprzygotowane, także wystarczy tylko tam chodzić, no ale no chodzenie to też dużo czasu zajmuje. A kwestia jest też taka, że trzeba sobie załatwiać świeże ciało nietoperza i chyba chickena, także no to też będzie latania w tom i we w tom, przelogowywania się, także no też to trochę czasu zajmie, no ale mamy cały miesiąc, więc mam nadzieję, że zdążymy. Więc tyle było ode mnie na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie tego odcinka, jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę, możecie subskrypcję, jeśli jesteście nowi na kanale, no i spotykamy się po wczasach, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i że sierpniu, gdzieś tak we wrześniu, może już skończymy zbieranie na spłatę tego długu i rozpoczniemy nową serię zbierania na jakiś tam konkretniejszy item. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!